czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Europy Universalis 4 na modzie World of Warcraft. Kończymy Black Fanga dzisiaj, już widzę, że oferty pokojowe napływają, już mamy White Peace, czyli już w tym momencie warunki, wiedzą, co się święci. Wiedzą, co się święci z całą pewnością. My mamy na pewno duże zmęczenie wojną i to może być problematyczne. No właśnie. Mamy bardzo duże zmęczenie wojną. Czy ja jestem w stanie coś z tymi rebeliantami zrobić, którzy mnie tu cisną? Install Muzurb pierwszy Thunderscream. Ha. Okej. Okay. Ciekaw jestem, co się stanie dokładnie. Już patrzcie, nie pamiętam. Kurde, ja tak mało pamiętam z tej Europki. Czy wtedy tutaj zostanie zainstalowany nowy władca, czy w całym moim państwie zostanie zainstalowany, że tak powiem, nowy władca. Kolejne oferty pokojowe napływają. Czekam z niecierpliwością, oczywiście. Co tu się będzie działo dalej? Okej, już żądają dukatów. Dziwne. Przez to dlatego pewnie, że moja armia się troszeczkę tutaj zmniejszyła. No ja w tej chwili nie mam manpowera i to mnie troszeczkę niepokoi, powiem wam szczerze. Ale nic, spróbujemy zająć. O, rebelianci u nich się pojawili. O, wygraliśmy, dobra, czekajcie. Czekajcie. Mamy pauzę, wszystko fajnie. Jesteśmy na plusie, też wszystko fajnie. Możemy zrobić nowy ten. No patrzcie, Shader mi pisał, jak to się nazywa po polskiemu i ja już nie pamiętam. W każdym razie jakąś technologię rządową czy coś w tym stylu. No nie, no to jest źle, to źle to przetłumaczyłem. W każdym razie tribal structure, czyli struktura... Kurde. Mniejsza o to. Dobra, zobaczmy. Modifier przy reformach mamy. Leaders without upkeep plus 1. Governing capacity plus 200. Clans. Autonomia, governing capacity większe, religious order, tego nie mogę. Has not enacted mercenaries of fate. Aha. Okej, dobra, czyli nie możemy skumulować mercenaries of fate z religious order. Okej. Tributaries. Income z wasali, minimum autonomii, liberty desire in subject, vassalization acceptance. Ej, to jest niezłe. Znaczy w sensie, nie mam wasali, więc... Ja wiem, czy niezłe, ale nomadic kinship, vassal force limit contribution plus 33%, governing capacity modifier. Nie wiem, co tu wziąć, szczerze mówiąc. To mi się wydaje niegłupie, gdybym miał wasali. A na razie wasali nie mam, ale może będę miał. Zaraz zobaczymy, jak to, co on jest w stanie mi tutaj zaoferować. Ej, on mi jest w stanie ziemię oddać. I to tak całkiem, kurde, sporo. Tylko, że pytanie, czy ja jeszcze jestem w stanie go docisnąć. Mamy duże zmęczenie wojną. Tutaj żadna koalicja. Jaki będziemy mieli agresywną ekspansję? 19. Dobra, czekajcie. Ja tu 3 tereny jestem w stanie zająć. To by było całkiem niegłupio. Ten Blackfang by dostał mocno pod dupsku. Czy jestem w stanie ich zwasalizować ewentualnie? Bleeding Hollow mogą wyzwolić albo Bonchuersów. No to mnie nie interesuje w zasadzie. Wasal. No. Ale to 80 agresywnej ekspansji i koalicja automatycznie by się przeciwko mnie wytworzyła, więc nie ma to sensu. Więc nie, jeśli już to będziemy jakieś terytoria próbowali łapać. W sumie tak, możemy złapać tylko jedno terytorium więcej, bo zaraz później się odpali koalicja. Więc nie chcemy tej koalicji, więc ja nie wiem, czy teraz nie podpiszemy w tym momencie już tego porozumienia, żeby tą wojnę w miarę sensownie zakończyć. Weźmiemy jeszcze trochę kasy i może spróbujemy sobie jednak poradzić z tymi rebeliantami, tylko ja nie wiem, jak się przenieść, kurde, do Azeroth i to jest problem z armią. Albo zaczniemy wojnę przeciwko ogrom, bo mamy kasę, mamy generalnie armię, tylko nie mamy manpowera i to jest problem troszeczkę, kurde, to jest problem. A możemy wziąć tą kasę w sumie, chyba że coś fajniejszego są w stanie mi zaoferować. Nie wiem, czy toczyć tu wojnę dalej, czy nie. No, nie mam manpowera i obawiam się, że to może spowodować, że będę miał problemy, żeby to wygrać. Bo tutaj tak, muszę z tych rebeliantów zakosić. Dobra, wiecie co? Chyba zaoferuję im to. Z kasą stoi mi ładnie. No tylko, kurde, te armie. Znaczy w sensie... Blackfang zostanie mocno osłabiony w tym momencie. Zamiast tego może to? Nie, tego mi nie chcą oddać. Dobra, wiecie co? Ja to kurde podpiszę. Przecież jakbyśmy mi zajęli stolicę, to byśmy mieli ten war score jeszcze troszeczkę wyższy.
Czekajcie, właśnie, ile... A, ja zająłem tą stolicę. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Okej, czy ja teraz jedyne, co mogę zrobić, to rozbić ich armię główną. Ja mam w tym momencie 11 tysięcy i dwa, oni mają 11 tysięcy, plus opcjonalnie mogę podbijać swoje terytoria, co będzie czasochłonne. Nie, dobra, wiecie co, ja to podpisuję. Ja to podpisuję. A, i tu mam rebeliantów jeszcze do załatwienia. No dobra, załatwmy rebeliantów. A nie, oni się wycofali. Okej. Okay. Blackfang mnie wyznaczył jako nowego rywala. Mam to gdzieś kompletnie w tej sytuacji. Oni w ogóle mają rebeliantów w tym momencie na karku. Dobra, co musimy zrobić, to wybrać właśnie jakąś z tych rządowych jakby reform. Hierarchiczny. Leaders without upkeep plus jeden. Czyli możemy lidera wziąć, którego nie będziemy płacić za jego utrzymanie. To nie jest w sumie też takie głupie. Clans. Minimum autonomy in territories. Minus 10%. Governing capacity modifier. Governing capacity modifier. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. No z tymi wasalami trochę bez sensu, nie mam wasali. Więc wiecie co, ja chyba wezmę to hierarchical po prostu. Dobra, już trudno, wziąłem. Kij z tym. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, wszystko musimy tu skorować. W zasadzie. Czekajcie, no można zrobić przez panel gdzieś. Ale mamy zmęczenie wojną duże. Wiecie, to się robiło, kurde. No jeszcze eventy możemy podpalać, zapomniałem. Dobra, tu. Ej, no bez jaj. To jest ta zakładka, dobra. Wszystkiego nie skoruję z tego, co widzę. Mamy ogromne w tym momencie zmęczenie wojną. Kusi mnie, żeby zboostować stability. Szczególnie, że i tak chyba się tu nie ulepszę. W sumie mogę to zrobić, bo właśnie, i tak się nie ulepszę. Dobra, zboostujmy stability i zredukujmy trochę zmęczenie wojną. I teraz tak, czekamy jeszcze, aż nam się tutaj nazbierają punkciki, żeby skorować wszystko. Ci rebelianci, to mnie niepokoi, kurczę. Ja nie wiem, jak się tam przedostać kompletnie. No właśnie, to jest ciekawe. I tego nikt, kto się zna na Europie Universalis, raczej mi nie podpowie, bo to trzeba konkretnie znać tego moda. Przypuszczam, że gdzieś tu jest brama zbudowana. Tylko co mi to daje, że znajdę tą bramę? A jakby tak? Military access. No, oni mi nie dadzą, okej, no trudno. Mogę skonwertować prowincję do Fel. W zasadzie trzeba by chyba. Wiecie, co zrobimy najpierw tak może? Jak tam z armią stoimy? No mamy za dużo jednostek, ale możemy zrobić tak. Zaznaczymy wszystko i... Consolidate regiments. O właśnie. A, mam za dużo kawy, kurde, teraz. No to Shedar pisał o tej kawalerii, ale ja chyba miałem tak czy siak piechoty więcej niż kawy, nie jestem pewien. No i teraz tej kawy mamy troszeczkę za dużo. Troszeczkę, to mało powiedziane. Dobra, w sumie na razie to kij z tym, szczerze powiedziawszy. Grunt, że mamy mniej oddziałów ponad limit. I na razie tak chyba zostawimy. Co zrobić z tymi rebeliantami? Mogę ich dojechać. Czy to mi coś da? Uprising progress. O 30%. No spróbuję to zrobić, zobaczymy. Jeszcze raz. Ale to nie, to jest... To mi dużo nie daje, bo ten czas tutaj leci. Kurde, jak się tam przenieść? Ej. Tam armii chyba nie wynajmę żadnej, bo mam sporo kasy w zasadzie. Tam jest 8 koła. Jakbym wynajął jakichś najemników. 10 tych. Tylko, że tu już nic nie wynajmę, jest wszystko zajęte przez rebeliantów. Czy mogę podpisać jakiś sojusz z... Nie, z żadnymi kurde trollami tutaj się nie dogadam. Z gnomami się dogadam. Z gnomami też się nie dogadam. Dlaczego się z trollami nie mogę dogadać? Tak nie za bardzo są do mnie pozytywnie nastawieni. No tak średnio tutaj się jest z kim dogadać. No nie wiem, może w ogóle te terytoria jednak oleje. No nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy Black Spire. Oni się... oni toczą z Frostwolfami wojnę. Mają 15 tysięcy woja. Z Frostwolfami, z Aerie Peak i z Wildhammerem. Czyli Frostwolfi plus dwie frakcje krasnoludów. W sumie ja się już nie przyniosę. Kurde, potrzebuję...
Military Access potrzebuję. Muszę zbudować u nich, kurde, relacje. Lepsze, żeby zdobyć ten Military Access, bo inaczej to będzie ciężko. Okej, Blackfang wrócił się armią. Dobra. Powoli to będziemy korować i tak dalej. Kurde, ci rebelianci są niepokojący z całą pewnością. Jakieś eventy mogę. Adopt Tribal Religion. Pragmatic conversion happens in 7 days. Tylko co się stanie? Oj, czekajcie. Construct fell conduits. Co to zrobi? Missionary strength. O, to jest ciekawe w sumie całkiem. Break from Burning Legion. Co ja tu muszę zrobić? Ruler has diplomatic skills. Ej, to jest też ciekawe. Encourage bloodlust. Invite Legion emissaries. Open Dimension Portal. To by było dobre. Dark Portal Draenor. Czyli tutaj w Draenorze jest Dark Portal chyba ten. Miejscówka. Black Dogs. Kurde, gdzie to może być? Dark Portal. Czyli to jest miejsce, z którego możemy się przenieść. Jeżeli to kontroluję, to mogę otworzyć tą bramę i się przedostać prawdopodobnie. Kurde, to jest ciekawe. Dobra. Tak czy siak. Okej, w sumie zabawmy się trochę w nawracanie tych, nawracanie prowincji. Bo mamy w zasadzie sporo misjonarzy generalnie i mamy sporo kasy, więc możemy się chyba w to pobawić trochę. Okej, patrzcie jak szybko tu idzie to nawracanie z szamanizmu. 4000. Dobra, tylko ja się muszę przedostać do mojego państwa u diabła. War Games. Okej, zobaczymy, jakiś event się odpali. 10 loyalty, gain prestige i manpower. Dobra, fajnie. Kurde, tylko się muszę tam przenieść, przedostać, nie? What? Co tu się dzieje? Shadow mu niszczy Warsonga. Fatalnie. Oni samodzielnie się biją z Warsongiem. Kurde. O, jak mnie kusi, żeby się przyłączyć do tej wojny, jakbyśmy byli w stanie docisnąć Shadow Moon, ale ile oni wojska są w stanie tu wystawić? 22 tysiące, ja mam 12 tysięcy woja. Warsong nie wiem, czy cokolwiek w tej chwili ma. Ask for military access. Nie mogę się... A, bo tu przez ten nie przejdę. Kurde. Ja mam plus 200 z nimi w ogóle relacje. Czajcie to? A i tak z nimi sojuszu nie podpiszę. Bo nie mają za dużo dyplomatycznych relacji. Kurde, ależ to jest zła wiadomość. Jeśli Warsong to przegra, to mamy nieciekawą sytuację. Czy ja przejdę wreszcie przez wasze terytorium? Hostile attitude. Kurde, ja może jakieś okręty zrobię w zasadzie i spróbuję się przerzucić przez morze. Może to nie jest głupi pomysł, żeby zacząć, kurde, inwestować w flotę. Okej, kolejne powstanie. Ajajajajaj. Nie za dobrze. Nie wiem, co robić trochę. O, dobra, mogę ich poprosić o military access jednak. Okej, dobra, w porządku. To teraz jesteśmy w stanie przejść. Skoro jesteśmy w stanie przejść, to jesteśmy w stanie pozaorywać tych nieszczęsnych rebeliantów. Dobra, zróbmy to. Zacznijmy od tego i później się zastanowimy, co zrobić z Shadow Moonem i z Warsongiem. Jeżeli Warsong to przegra, to będziemy mieli strasznie... O, lose stability, no to pięknie. Kurde, oni są bardzo bliscy spełnienia tych warunków. I ci zresztą też. Lower taxes, nie, więc ich trzeba też zaorać w zasadzie w pierwszej kolejności. Dobra, i odbijajmy te tereny powoli.
Dobra, stracę parę dukatów, nic się nie stanie, jakbym stracił po raz kolejny stability. Dobra. Okej, okay, rebelianci wreszcie zaczynają dostawać po dupsku. No niedobrze to wygląda. Frostwolf jeszcze też... Wow! A to kolejny bunt w Grim Battle? Nie, nie, nie. Tak, kolejny bunt... Okej, mam już dwie buntownicze armie w Grim Battle. No to pięknie. A ja się tam w ogóle nawet nie mogę przedostać moimi głównymi siłami. Ale no, gdybym wiedział, że jestem w stanie tak dużo wojska zrekrutować, to bym sobie jakoś z tym poradził. Shadow Moon wygrał wojnę z Warsongiem w tym momencie. Dobra, podpisujemy teraz sojusz z Warsongiem, tak czy siak. No i Shadow Moon to jest frakcja, kurde, do skasowania, szczerze mówiąc. To jest frakcja do skasowania. Trzeba by jakąś koalicję przeciwko nim zorganizować czy coś, chociaż to nie jest pewnie takie proste. Znaczy, na 100% to nie jest takie proste. Okej, dostanę więcej dukatów. Dobra, tutaj z rebeliantami się uporaliśmy. Czy z nimi mamy zawieszenie broni? Tak, do 617 roku. To całkiem niedługo to będzie trwało. Więc może najpierw tych zaoramy jednak do końca. I przy okazji sobie spróbujemy ponawracać po te niektóre ziemie, tereny i tak dalej. Dobra, czekajcie. Tu gdzieś były Arcane jeszcze ziemie. Albo mi się wydaje. Nie, jest jeden. Jedna ziemia jest Arcane. Dobra, nawracamy to. Na razie. Czy możemy skorować wreszcie tą ostatnią prowincję? Nie. Dobra, teraz możemy. Korujemy wszystko do końca i zacznijmy może robić te state'y, bo to na pewno nam jakoś troszeczkę jeszcze pomoże. Finansowo chociażby. Okej, okay, no oni są wszyscy lojalni, tylko mają trochę wysoki influence. Ja mam ten Crownland jest jakoś taki trochę... Ja mogę to generalnie zredukować jakoś z tego co pamiętam. Tylko że oni stracą loyalty. Aha, tylko rebelianci nie mogą występować, żeby to zrobić. No dobra, na razie występują, więc nic z tym nie zrobimy. Nic na to nie poradzimy. Fuu, dobra, czekajcie, jeszcze zerknijmy tak. W sumie niech leci czas. Zobaczmy, jak orkowa horda sobie radzi. No, orkowa horda jest tutaj duża. Kanclerz reportuje. Jakiś zakon. To jakaś Pandaria, to co nas interesuje, Pandaria. No z tym bym sobie chętnie jakoś próbował poradzić, ale... Sami widzicie, jak to wygląda. W sumie z tym trollem jeszcze spróbuję trochę, no, w tyłek powchodzić. I zobaczymy. Dobra, na pewno przerwimy ulepszanie relacji z orkową hordą. Shadow Moon... Aha, oni są neutralni wobec mnie, kurde. Warsong ma duże problemy w tej chwili. Tutaj się na południu naprawdę dużo pozmieniało. Oj, no dobra. Jest 617, więc za chwilę będziemy w stanie... Okej, okay, no Blackfang nie ma żadnego sojuszu nadal. To jest też dobra wiadomość, bo ich po prostu dojedziemy do końca, jak już będziemy mogli. I na razie sobie te ogry pozaorywamy na spokojnie. Mamy dużo kasy. Trzeba też zacząć stawiać budynki. Właśnie. Budynki, budyneczki. Gdzie tu są budynki? Tu. I stawiamy te Land Force Limit. Te do Land Force Limit właśnie. Plus 1. Tu dostaniemy plus 1. Tu dostaniemy 0,1. Ej. A tu? Nie, to tak czy siak będzie Land Force Limit plus 1 chyba. Chociaż z drugiej strony, jak ja i tak w zasadzie mam niskie utrzymanie tej armii, to czy mi ten Land Force Limit jest potrzebny? Teraz tak mi przyszło do głowy, ale no, zrobię te budynki w sumie. Ja i tak mam ponad limit i w zasadzie, no co z tego, nie? Czy oni mają sojusz z kimkolwiek? Nie, dobra. Okej, dobra, mamy zawieszenie broni, już nam wygasło z tą frakcją, tak? Tak. Więc możemy ich spokojnie dociskać do końca, do podłogi. Holy War, Warsong się nie przyłączy, nie ma znaczenia. Zaczynamy wojnę i od razu uderzamy tutaj na ich główne siły. Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy 12 koła, tylko że mamy dużo kawalerii i w sumie to jest, kurde, takie trochę niepokojące. No bo przez tą kawalerię my to możemy przegrać nawet. Nie, dobra, na szczęście się uda. Oj, co to? O, stracę sailorów trochę, no dobra, trudno. Dobra, w sumie czekajcie. Dojedźmy tą armię do końca. Dobra, oni gdzieś tam się jeszcze przemieszczają. Kurde. Gdzie ich tam zaniosło? O, tu! Okej. Okay.
Dobra, i teraz wracają z powrotem pewnie. Oj, tam się w ogóle doszkolili. Okej, okay, kolejna prowincja przekonwertowana. Tu jakieś idee możemy zrobić. Trade steering. Dobra, robimy to, bo i tak chyba na razie technologii za bardzo nie pociągniemy dalej. I za chwilę będziemy mieli ostatni poziom, czyli morale armii plus 15%. No i dobra. Dobra, ścigamy na razie tych ogrowych niedobitków. Kurde, oni mają 6 tysięcy, ja mam 9. No dobra, no powinno się udać tak czy siak. Kurde. Dobra. Mam nadzieję, że ten mój nadmiar kawalerii tutaj nam nie zaszkodzi jakoś mocno. Ja pierdziele. Jak się będziemy ganiać teraz. I teraz czy ja jestem w stanie podpisać sojusz z tymi? Nie, nadal. Albo jestem w stanie wojny w tym momencie. Teoretycznie byłbym, jeżeli nie byłbym w stanie wojny, to byłbym w stanie podpisać sojusz z tamtymi chłopakami. Kurde, no bez jaj. Oni mają w tym momencie już prawie 9 tysięcy woja. Dobra, ich tutaj rozgniotę w końcu. Czy ja mogę zaznaczyć, żeby mi ścigali tę armię z automatu? Chyba nie. Tylko muszę to ręcznie robić. Dostaję trochę w dupsko, mam za dużo tej kawy zdecydowanie. Cracking Hills. To jest zagara, gdzie są Cracking Hills? Gdzie oni się kurde wycofują u diabła? Aha, po prostu, że tu przybędą, no dobra. Dopadnę ich. Dobra, czekajcie, ależ jestem cienki w tą grę, po prostu naprawdę. Nie mam manpowera. Ojej, no. A miało być tak łatwo, nie? Dobra, zaorajmy tych i zajmijmy jakieś terytoria może jednak. Wygraliśmy parę tych bitew. Mam nadzieję, że ich armia się gwałtownie nie rozrośnie. Dobra, wygraliśmy. Okej, okay, mogę administracyjne technologie zrobić. Forsowny marsz i będę miał kolejną ideę do wyborów. Dobra, odpalamy to. Tylko, że na razie się wstrzymujemy z ideą. Ja to ogarnę sobie, wiecie, poza kamerą najlepiej. Dobra, odzyskamy to. Odzyskamy to, nie? Odzyskaliśmy, dobra. Uderzamy tutaj teraz. Jeszcze się podzielili, nie? Dobra, spróbuję im zająć tą stolicę w zasadzie. Warsong ostatecznie przegrał, to jest ciekawe. I Warsong zniknął w ogóle z map. A, dobra, idei na razie nie ruszamy. Dobra, jedna część ogrów wraca, widzę. Okej, czekajcie. Można im pozwolić się tutaj w zasadzie połączyć. Cały czas dorekrutowują te armie jakieś, nie? Czy ja ich zniszczę? Oni mają już 5 tysięcy w tej chwili woja. Może najemników nająć? Bombardierzy. Fire damage. Farsirsi byli fajni, bo nie dodawali morale do armii. Dobra, wiecie co? Ja ich wystawię. Kij, mamy kasę. Myślę, że to nie będzie jakaś wielka zbrodnia, jak to zrobimy. I tą 10-tysięczną armię udamy im nowego lidera. Okej, jest całkiem mocny. Na razie się jakby ustawmy na zajmowanie tych prowincji. Dobra, kontrolujemy to. Okej. Weźmy tu mniejszą armię.
Oni tu, patrzcie, to jest sama kawa w tej armii, no nieźle. To rzeczywiście był duży błąd. Nie, nie idę tam, bo ja to mogę przegrać. Samą kawalerią to mogę ewidentnie przegrać. Kolejne bunty. Ja pierdzielę, co tu się wyprawia? Zajmijmy tą ich stolicę i później się będziemy martwić resztą, nie? Albo weźmy może tą armię najemną i rozbijmy tych buntowników najpierw. Nie grajmy na takim speedzie. Trade efficiency może się zmniejszyć. Dobra. Okej. Dobra, zajęliśmy im stolicę. 99% generalnie mamy warscora. Czy jestem w stanie ich całkowicie podporządkować sobie? Nie, w ogóle nie jestem w stanie nic im zabrać. Zwasalizowanie może byłoby całkiem sensowne w sumie. 34 agresywnej ekspansji. Takie państewko, no taki wasal w samym środku. Może to nie byłoby aż takie głupie. Tylko, że muszę im rozbić chyba armię i pozyskiwać tereny, żeby w ogóle myśleć o czymkolwiek. No, oni oczywiście tak, wiadomo, będą nam proponować coś tam. Ale na nic tu nie możemy jakby się zgodzić. Okej, dukatów więcej dostaniemy, to jest dobra wiadomość. Dobra. Odbijamy tereny. Odbijamy tereny. Chyba, że weźmy tych najemników. Dobra, okej, i możemy ich tu przerzucić spokojnie. Okej, dobra, nawet mamy jeszcze rewolty, więc to w sumie nawet nieźle. Kasujmy im tą armię, może się uda. No, powinno się udać. Mamy całkiem dobrego lidera i tak dalej. Nadal 99%. Skasujmy im jeszcze raz tą armię. A co to? Co to łazi? Steam Scar. Nie wiem, co to jest ten Steam Scar. Odzyskamy stolicę. Myślę, że jak odzyskamy stolicę, to wtedy będziemy mieli 100% warscore. I no. I na luzie. Dobra, jeszcze raz zniszczymy im tę armię. Shadow Moon bije się z Orczą Hordą? Nie. Dobra. Pomyłka. Nie, nadal mamy 99%, mimo że stolicę odzyskaliśmy. Dobra, to nic, to nic. Dobra, no teraz dojedziemy tą armię do końca wreszcie? Tak. I nadal nie mamy 100%. Okej, teraz mamy 100%. Dobra. I teraz chyba ich zwasalizuję, szczerze mówiąc. No, to chyba będzie miało najwięcej sensu. I wezmę jeszcze kasy, ile się da. Dobra, zróbmy tak. 64 agresywnej ekspansji, ale generalnie nie jest najgorzej. Dobra, mamy tą najemną armię, ją wywalamy od razu. Ona jest droga w utrzymaniu, jak jasna cholera. I tu sobie tych rebeliantów przy okazji rozbijemy. Dobra, co my tu mamy? A, mają wysokie Liberty Desire. No okej, to jest jakby uzasadnione w pewnym sensie. Dobra, mamy dyplomatów wolnych, więc generalnie... Za chwilę tu spróbujemy trochę z nimi polepszyć relacje. Z naszym wasalem. Dobra, odzyskaliśmy te tereny. Okej, nie mamy military access chyba już. Nie mamy, ale poproszę ich o military access. Żeby sobie swobodnie krążyć po częściach mojego imperium. Patrzcie, niedługo wygaśnie nam także zawieszenie broni z Blackfangiem, tylko że nie mamy manpowera i to jest problem. Czy możemy jeszcze odpalić jakąś tą do manpowera? Movement speed, land army attrition. Tutaj, land leader shock, recruitment time, maneuver, prestige, siege ability. O, to też nie jest głupie, siege ability. Land force limit modifier. Aha, limit. To też jest dobre. Offensive. Dyscyplina. Morale army, recovery army morale. Czekajcie, bo ja...
Kurczę, to mi się podoba. Przede wszystkim to Land Force Limit Modifier. To by było całkiem niegłupie. A fortyfikacje... Garrison Size, National Garrison Growth... Nie. To może... Nie, tu nic za bardzo manpowera na mnie nie przy... Dobra, wezmę to ofensywne w sumie. To mi się wydaje całkiem w porządku. I możemy Land Leader Shock sobie odpalić. Ale nie wiem, zaczekam chyba i sobie ulepszę jeszcze tą technologię, o ile zdołam. A nie, nie zdołam na razie. Okej, okay, nie zdołam. No to dobra. To trudno, to ulepszamy to. Ulepszamy naszą kolejną militarną ideę. Dobra, mogę jakiegoś rywala wybrać. Black Fang, to nie jest głupie. Weźmiemy tego Black Fanga w sumie. Póki z nimi nie skończymy, to możemy ich mieć na rywalu. Dobra. O, reformy rządowe, no ale i tak jesteśmy na tyle technologicznie do przodu, że te wszystkie reformy, tak wiecie. Ci rebelianci w Grim Battle cały czas sobie nie radzą z jakby dokończeniem tego, co zaczęli. Kusi mnie bardzo ta wojna z Orkową Hordą, żeby połączyć te dwie części mojego państwa, no ale w tej chwili chyba to nie wchodzi za bardzo w grę. Dobra, czekajcie, trzeba by ponawracać te prowincje dalej. Tu z szamanizmu, tutaj też jeszcze nawrócimy i tak jesteśmy na plus z kasą, więc możemy nawet chyba zacząć nawracać to, ale nie, chyba aż tak z kasą na plus nie jesteśmy. No nie, aż tak to nie. No dobra, więc czekamy. Czekamy. Mamy dyplomatę. Okej, tutaj ulepszamy relacje sobie z naszym sąsiadem. No i kolejny krok to będzie atak oczywiście na te ogry. Czy my mamy przeciwko nim w razie co jakiś casus belli? Holy War. No wystarczy. Z całą pewnością. Holy War z całą pewnością wystarczy. No i jak wchłoniemy tych... Znaczy najpierw i tak pójdzie Black Fang na pierwszy ogień. Tylko musimy poczekać, aż nam troszeczkę manpower się tutaj zregeneruje. Ile oni są w stanie armii? 12 koła z armii są w stanie wystawić. Okej. Okay. Blaze Pajeszy wypowiedzieli mi wojnę. 18 tysięcy wojska mają. Kurde! Dobra, wiecie co? Ja się nie zastanawiam, tylko ja werbuję najemników. Blade Masters. Infantry Combat Ability. Dobra. Tylko, że oni mi zaraz rozbiją tą armię w cholerę. No ja będę miał tak czy siak 18 tysięcy wojska. Chyba, że teraz tu wrzucę. Czy warto się angażować w ten... Nie mam pełnego morale. Dobra. Zbierzmy nasze siły do kupy. Najpierw. No oni tam całkiem grubo dostali baty. Trzeba przyznać. Na trójeczce. Mamy 19 tysięcy wojska. Tylko, że morale mamy niepełne. Czekamy jeszcze na naszego wasala, co on powie. Odzyskajmy te tereny. Ziemie utracone. To jest do wygrania, wydaje mi się. Chyba, że Black Fang wejdzie nam na plecy. Okej. Dobra. Próbujemy uderzyć. Zobaczymy. Nie dodałem dowódcy do tej drugiej armii. Teraz mi przyszło do głowy. Pomóżcie, chłopaki. Dostajemy baty, kurde. Oni nie zdążyli. Tu wbili teraz, ale za późno, kurde. I też przegrają. Oj. Tak. I zaraz znowu będziemy mieli milion pożyczek zaciągniętych. No nie dodałem tu tego cholernego dowódcy, bo zapomniałem. O nie. Nie, chłopaki, gdzie? Tędy. Jakby mój wasal się ogarnął i byśmy uderzyli wszyscy naraz, no to jeszcze byłaby szansa. W tej chwili jesteśmy na minus z kasą, nie mamy manpowera. Drugiej kompanii najemników nie zwerbuje. Ponoć mogę wasalowi wydawać jakieś polecenie, jeśli chodzi o militarne rzeczy. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobić, szczerze mówiąc.
No, gdzieś tu chyba, nie? Powinienem. Nie. Okej, okay, no cóż, dobra, na razie olejemy tę kwestię. Oj, kurczę, kurczę. Dobra, przekonwertowaliśmy jakieś prowincje. Jak stoimy z kasą? Czy jesteśmy mocno na minus? Teoretycznie nie tak mocno. Mogę zredukować inflację i znowu i będziemy jeszcze mniej na minus. I mogę nawet jakby podatki wojenne podnieść. Że mam 15 koła w tym momencie wojska. Jeżeli przyłączą się do nas... O kurde, zaraz tu dostaniemy na twarz kolejną ofensywę. Ja chyba się nie wycofam już w tej chwili. No, nie zdołam. A, wasal olał nas. No to świetnie. Z jego pomocą może by się udało. Te braki w manpowerze to jest najgorsza rzecz w tej chwili. Oj, 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 oj. No nie wiem kompletnie jak się kontroluje tego cholernego wasala. O, nie czekajcie. Nie, to mi nic nie da. Przewalona kolejna wojna, 6400 wojska i w tym momencie już, tylko że przynajmniej z kasą stoimy lepiej, ale to dużo mi nie pomaga. Tu mamy łącznie jakieś 10 tysięcy. Nie wiem, chyba załaduję i spróbuję jeszcze raz zacząć tą wojnę, no bo... No to było do wygrania na spokojnie. Żeby się dało coś zrobić z tym wasalem, żeby... Kurczę, on faktycznie, nie wiem... Jakoś nam pomagał, czy cokolwiek. A tak, no kurczę, no widzicie jak to wygląda. Może się da jakoś to zrobić, ale po prostu tego nie ogarniam. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Spróbuję jakoś to ogarnąć, wczytam tą grę. No, nie gramy na tym Ironmanie, nie lubię wczytywać gier, nawet jeżeli nie gram na Ironmanie. No, ale tak czy siak. Zrobię to, bo no tutaj, kurczę, przez głupotę... Gdybym dodał dowódcę, przypuszczam, żebym jednak wygrał tą bitwę, bo było bardzo blisko. No jednak te bonusy z dowódcy są całkiem spore. Więc no, myślę, że tak. I to by zmieniło zupełnie sytuację. Więc no, wczytam tą grę. Wczytam. Jako, że ja i tak popełniam straszne błędy, to sobie po prostu trochę ułatwię wczytując grę. No i myślę, że wtedy będziemy w stanie z tym Blazespire'em wygrać tą ostatecznie wojnę. No i jeżeli wygramy tą wojnę, no to spróbujemy oczywiście zająć tutaj tego Blackfanga. Nie wiem właśnie jak z tym portalem zrobić. No nie wiem, nie wiem, naprawdę. Bo wydaje mi się, że muszę mieć zajęte terytorium, żeby faktycznie się przenieść z Draenoru tutaj. Rzecz w tym, że ja teoretycznie, jak klikam tutaj dyplomację, to mam coś takiego jak Settle Clan in Azeroth. Mimo, że mój klan już teoretycznie jest w Azeroth. Więc możliwe, że jestem w stanie jakieś inne miejsce jeszcze zająć, jakby właśnie w Azeroth i w ten sposób się jakoś tam przedostać. No nie wiem. Trzeba by próbować, trzeba by jakby kombinować z tym. Ale no na razie tak czy siak spróbujemy jednak opanować troszeczkę tutaj sytuację. No i nie wiem, z tym Shadow Moonem trzeba by coś zrobić, bo Warsong znowu zerwał z nami przymierze, więc to przymierze z Warsongiem to jest takie, wiecie, no... Za każdym razem jak ktoś mnie atakuje, oni i tak to przymierze ze mną zrywają i tak, więc no... Kompletnie bez sensu jest ten sojusz tak naprawdę. No nic, dobra, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, czołem!